Co Panią skłoniło do tego, żeby kandydować na prezydenta miasta? Praca, proszę Państwa, nad naszym miastem. Na tym, żeby coś zmienić, co nie zmienia się w Ratuszu od 90. lat. Jaki jest Pani program wyborczy? Co Pani chce zmienić w Grudziądzu? Nie mogę w tej chwili mówić merytorycznie o moim programie, ponieważ go cały czas przygotowuję. Jeśli chodzi o zmiany, to tak jak mówiliśmy wcześniej, pragnę postawić na rozwój małych firm, na zatrudnienie, na samorządowość, czyli to, do czego mamy konstytucyjne prawo. A dlaczego w ogóle Pani weszła w tą całą politykę? Zaproponowano mi to, poproszono mnie do udziału. Weszłam w politykę tylko dlatego, że zależy mi na moim mieście. Politykę tylko wewnątrz naszego miasta. Nie wychodzę nigdzie ponad te struktury, ponieważ jestem osobą z samorządu, a nie z rządu. Proszę Państwa, stawiam na kampanie i promocje społeczne. Wsparcie małych firm, wsparcie szkół. Chciałabym wesprzeć liceum medyczne, szkoły państwowe w naszym mieście, ponieważ na dzień dzisiejszy funkcjonują tylko i wyłącznie prywatne szkoły.